Cześć, tu Willy i zabieram was w magiczną podróż z najnowszą grą na Wii o nazwie Gravity Rush. Pełną recenzję znajdziecie jak zawsze w serwisie gambler.pl. Grę stworzył japoński oddział Sony. Sama gra zaczyna się dość enigmatycznie. Mamy oto czerwone jabłuszko, które będziemy teraz odrywać za pomocą dotyku. O. O, jabłuszko toczy się w dół. I teraz wsłuchajcie się dobrze w język głównej bohaterki, bo prawdopodobnie został zmyślony na potrzeby gry. Cały czas się zastanawiam, czy to będzie język francuski, może jakaś mieszanina japońskiego. Nigdzie niestety nie mogłam znaleźć oficjalnej informacji, więc przypuszczam, że może być to coś stworzonego typowo do tej gry. Jak widzicie, oprawa graficzna nawiązuje do japońskich anime. Jest zrealizowana w pięknym cel shadingu. Trochę kamera mi tutaj przejaskrawia może te kolory, ale musicie wierzyć na słowo, że jest naprawdę bardzo fajnie to oddane. Tak wygląda generalnie miasto, po którym będziemy się głównie poruszać. Stylistycznie troszeczkę nawiązuje do, moim zdaniem, do klimatów XIX-wiecznych. No, to taki typowy steampunk będzie. Jabłko oczywiście jest symbolem grawitacji. Toczy się właśnie w dół, do samej najniższej warstwy miasta. I za chwileczkę zobaczycie główną bohaterkę. I oto właśnie nasza piękna, blond włosa protagonistka. Zaczyna się co prawda dość banalnie od takiej typowej amnezji głównego bohatera, ale niech was to nie zrazi, bo scenariusz jest naprawdę bardzo fajny i fabuła szybko się rozkręca. Moim zdaniem jedna z najmocniejszych punktów tej gry to właśnie wciągająca i wielowątkowa przede wszystkim linia fabularna. W tych pierwszych 15 minutach generalnie mamy coś w stylu... Mamy samouczek tak naprawdę typowy, który pozwoli nam się oswoić z poruszaniem w tej grze.
O, tu jest bardzo fajna kwestia. Jest to pierwszy przerywnik komiksowy, których w grze będzie bardzo dużo. I zobaczcie, jak on jest po prostu genialnie zrealizowany. Obracając suwitę na różne strony. O, właśnie tak. Wygląda jakby po prostu wychodził z ekranu. Możemy go przewijać do przodu dotknięciem palca. Mężczyzna o pozorie niecnych zamiarach prosi teraz naszą protagonistkę o pomoc w uratowaniu chłopca. I chociaż dziewczyna niczego nie pamięta, to oczywiście ma dobre serce i postanawia pomóc. Tutaj poruszamy się lewym analogiem cały czas. Tutaj przemieszczamy się niskimi kanałami, które zamieszkuje najbiedniejsza część tego społeczeństwa. Nadchodzi taka tajemnicza burza, której ewidentnie wszyscy mieszkańcy się bardzo boją. Dlaczego, to zaraz zobaczycie. No nie jest to bynajmniej typowe zjawisko atmosferyczne. Tutaj właśnie nasza bohaterka dowiaduje się, że posiada supermoc, a którą oczywiście jest kontrola nad systemem grawitacji, która pochodzi od owego kocurka. I właśnie stanęliśmy na ścianie. I teraz tak, w jaki sposób będziemy poruszać się w tym dziwnym świecie? No, X-em staczemy. Natomiast naciskając prawy przycisk R, będziemy przechodzić w tryb takiej lewitacji. Dziewczyna unosi się wtedy lekko nad ziemią. Zaraz zobaczycie. Naciskamy tutaj R, o, i pojawia się teraz taki celowniczek, którym możemy poruszać albo za pomocą prawego analoga, albo obracając samą bitą. Naciskając drugi raz R, wyznaczamy konkretny kierunek, wtedy kap leci prosto do celu. Początkowo jest to dosyć trudne, można łatwo stracić orientację, jednak z czasem doskonale będziecie już panować nad tym systemem. O,
Polską na razie jeszcze nie można swobodnie latać, co jest najprzyjemniejsze oczywiście w tej grze. Ale to dobrze, bo na początku faktycznie byłoby to dosyć ciężkie do opanowania. O, a tak właśnie wyglądać będą główni przeciwnicy w Gravity Rush. Czarna energia, zła o imieniu Navi, będzie przybierała różne kształty. Raz będą to mniejsze potworki, innym razem właśnie takie monstrualne. Ich jedyną słabą stroną są takie czerwone punkty, które trzeba będzie uderzać, ale to najlepiej zobaczycie na następnych filmach z trochę późniejszego etapu w grze. No jak na razie na początku nie będziemy ich tutaj spotykać. Tak naprawdę podobny samouczek można przejść w bezpłatnym demie gry, które możecie pobrać z PS Store. Tamten scenariusz jest troszeczkę inny, nie ma tutaj takiej sekwencji, ale samo powinniście opanować samo sterowanie i na pewno wam się ta gra spodoba. Właśnie mały uratowany. Wszystko kończy się dobrze. Tutaj pomoże jej troszeczkę kot. Który tak naprawdę stanowi o jej mocy. Bez niego ale dziewczyna jest tak naprawdę bezradna. Na domku niestety nie udało się uratować. Nie wszystko jest możliwe. Niestety pan jest ewidentnym malkontentem. I biedna dziewczyna, zamiast odczuwać radość z uratowania chłopca, będzie miała tylko teraz wyrzuty sumienia. No, to jest taki specyficzny humor, którego w grze jest naprawdę bardzo dużo. I na tym się w zasadzie kończy ten tutorial. O, jest znowu sekwencja właśnie komiksowa. Bardzo fajna, moim zdaniem dużo lepiej to wypada niż te cutscenki animowane. To w zasadzie tyle. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć dalsze elementy rozgrywki, to odsyłam do następnego wideo. I oczywiście zapraszam na recenzję gry do portalu gambler.pl.